bycie simpem to postawa zbytniej uległości wobec kobiety. To na przykład bycie podnóżkiem dla swojej partnerki, której pozwala się na wszystko, ale też łażenie za obcymi kobietami w internecie i podlizywanie się im. W nadziei oczywiście, że może ona w zamian dotknie naszego siusiaka. Z jednej strony simpiarstwo jest mniej groźnym zjawiskiem, które polega na idealizowaniu kobiety. To ciągłe płaszczenie się przed kobietą w nadziei na coś więcej. Może na to, że z nami zostanie na zawsze. Z drugiej strony, w czasach internetu jest to zjawisko, które ciągle napędza kobiecą próżność. No bo w dzisiejszych czasach laska nawet bardzo poniżej standardowa musi tylko otworzyć komputer i już ma całą armię simpów do swojej dyspozycji. W internecie jest tylu simpów, tylu desperatów, że każda potwora znajdzie swego amatora, a nawet te laski, które choćby dla własnego dobra mogłyby nad sobą popracować, mają ciągły napływ atencji. O, to niegroźne, to niegroźne, zawsze tak było. Ktoś powie. To nieprawda. Najnowsze badania pokazują, że większość kobiet ocenia większość mężczyzn jako poniżej standardowych. Czyli przeciętna laska myśli obecnie, że przeciętny koleś jest lach, lach, lach. Gdzie są jednak granice simpiarstwa? Czy jest nim wybaczanie kobiecie zdrad i wychowywanie cudzych dzieci? Nie. Apogeum simpiarstwa jest płacenie alimentów na koty naszej ex. Ja płacę alimenty dobrowolne na 2 kotki. Oszalałem? Nie. Trzeba być odpowiedzialnym za swoje decyzje. To czyni nas silniejszym, koledzy. Ktoś porównuje wychowywanie dziecka, płacenie na dziecko, do płacenia na kotka. Brawo, pisze Katarzyna. Oczywiście, że kobietom zależy na promowaniu takich postaw. Proszę też doliczyć kwotę na utrzymanie psa. Chłopaki, mamy to. Znaleźliśmy króla simpów.